przyszedł czas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Przychodzimy dzisiaj przed tron Boży, przed ołtarz Pański, aby złożyć tę najświętszą ofiarę. Jest to pierwszy i najważniejszy nasz codzienny wysiłek, który składamy Panu Bogu. Radując się z tego, że możemy tutaj zanosić do Boga modlitwy, chcemy prosić Go za wstawiennictwem dzisiejszego patrona, świętego Barnaby, uświęcić ten nasz dzisiejszy dzień. Prosić o Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla naszych najbliższych, dla tych, którzy prosili nas o modlitwę w tym szczególnym dniu. Składamy na ołtarzu tę najświętszą ofiarę, a z nią razem wszystkie nasze intencje, z którymi tutaj przebywamy. I modlimy się w następujących intencjach. Pierwszej, w intencji całej rodziny o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz za zmarłego męża Janusza, rodziców i teściów, o życie wieczne dla nich. Jest to pielgrzymi proszą ze Starzędza razem ze swoim księdzem, opiekunem księdzem Łukaszem. Druga intencja jest to prośba o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, wzrost wiary, nadziei i miłości dla wszystkich parafian wraz z proboszczem księdzem Krzysztofem parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II we wsi Ibutu w Tanzanii razem z księdzem Arkadiuszem. Trzecia intencja jest to dziękczynna, błagalna o potrzebne łaski i zdrowie dla Rozwity w 80. urodziny oraz o potrzebne łaski dla Basi z rodziną. Jest to intencja grupy z Rumi razem ze swoim duszpasterzami. I ostatnia intencja o Boże błogosławieństwo dla rodziny Pramgów. Złóżmy również nasze osobiste intencje i prośmy, aby Pan je wysłuchał, jeśli taka jest Jego wola. Na początku tej najświętszej ofiary przeprośmy Boga za grzechy i przewinienia nasze. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przeznaczyłeś do nawracania pogan świętego Barnabę, męża pełnego wiary i Ducha Świętego. Spraw, aby Twój Kościół słowem i czynem wiernie szerzył Ewangelię Chrystusa, którą apostoł odważnie głosił. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działania łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał,
abym całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W Antiochii, w tamtejszym kościele, byli prorokami nauczycielami Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą i Szaweł. Gdy odprawiali publicznie nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk wyprawili ich. Oto Słowo Boże. Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość. Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość. Pan okazał swoje zbawienie. Na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroci, na wierność swoją dla domu Izraela. Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu. Na oczach Pana Króla się radujcie. Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość. Alleluja, 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 alleluja. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Alleluja. 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów:
Idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swojej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. Oto słowo Pańskie. Przepiękny poranek, można powiedzieć nawet jakże rzeźki, w tym wyjątkowym miejscu, którego nie trzeba przedstawiać, opisywać tego miejsca. Każdy z nas na pewno słyszał historię, zapamięta te wydarzenia na pewno do końca swego życia. Wielu z nas jest tutaj po raz pierwszy i chcemy stanąć przed Panem Bogiem w miejscu, gdzie dało się usłyszeć również Słowo Boże. Maryja, która przepowiadała również Boże Słowo, Boże orędzie. Chcemy dzisiaj, jak ta trójka świętych pastuszków, usłyszeć Boży głos i zanieść go do swoich miejscowości, wsi, miejsc, gdzie tak naprawdę brakuje tego pokoju. Dzisiaj patronuje nam święty Barnaba, apostoł. Tradycja mówi o jednym z 72. Wiemy, że to był też towarzysz podróży misyjnych świętego Pawła. Uczył się tego głoszenia dobrej nowiny również ze świadectwa apostołów. Moi drodzy, to Słowo Boże, które dzisiaj nam daje Święta Matka Kościół, ta Ewangelia, która posyła każdego z nas z misją głoszenia dobrej nowiny, niejako niech nas motywuje, abyśmy byli naprawdę zakochani w Maryi, zakochani w Panu Bogu, bo jeżeli mamy puste dłonie, nic w nich nie ma, to nasze przepowiadanie jest daremne. Słowo Boże, które ma moc naprawdę rozkruszyć najtwardsze mury ludzkiego serca. Wielu z nas modli się tutaj na różańcu. Może zakupiło różańce dla bliskich, dla swojej rodziny. Będąc w Tanzanii, komisjonarz, widziałem jeden cud modlitwy różańcowej. Tak to ośmielę się powiedzieć. W jednej z wiosek kończył się rok różańca w naszej parafii i syna katechisty, on nazywał się Marko, nauczyliśmy, jak pleść różańce ze sznurków. Uczył się tej modlitwy, rozchochał się w niej bardzo dobrze, bardzo pięknie, uczył również innych. Mówił, że dawała mu kiedyś spokój, daje mu spokój ta modlitwa. I któregoś dnia, wracając z pola, bardzo często wracał ze sznurkami, plecąc różańce, zastał żonę na łamaniu szóstego przekazania z innym mężczyzną. A u Afrykańczyków taki czy inny grzech liczy się z tym, że może taki człowiek dokonać samosądu. I chciał już coś złego uczynić temu człowiekowi, ale zauważył, że ma w dłoniach właśnie te sznurki, z którego tworzony jest różaniec. Więc wybiegł z tego domu. Musiał to troszkę, że tak powiem, przetrawić to, co ujrzał, ale dzięki właśnie tej modlitwie różańcowej otrzymał łaskę przebaczenia. Przebaczył temu człowiekowi, mężczyźnie, również i swojej żonie. Mówił, dając świadectwo później, że ta modlitwa różańcowa pozwoliła mu dokonać takiego silnego przebaczenia. To jest właśnie Ewangelia. To są dzieje apostolskie, kiedy ja potrafię przebaczać, kiedy ja niosę nadzieję. Moi drodzy, niech to miejsce napełni nasze serce wielkim pokojem. Nieśmy Ewangelię do swoich rodzin, do swoich środowisk pracy. Nie wiem, jak długo tutaj jeszcze będziemy. Niektórzy kilka godzin, kilkadziesiąt minut, niektórzy jeszcze może dłużej. Czerpmy siły do głoszenia dobrej nowiny z tego właśnie miejsca, które jest przepełnione świadectwem wielu ludzi, wielu nawróceń.
Niech płynie z tego miejsca orędzie pokoju również do naszych rodzin. Dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej chwytajmy za różańce każdego dnia. Amen. Za wstawiennictwem świętego Barnaby przedstawmy Bogu, który przenika nasze serca swoim światłem, pokorne prośby. Módlmy się za papieża Franciszka, aby przepowiadał dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Ciebie prosimy. Módlmy się za neoprezbiterów, aby pracowicie siejąc słowo Boga, z radością zbierali Jego owoce. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie, aby nauczyli się prawdziwej miłości i nią kierowali się w codziennym życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za tych, którzy przeżywają kryzys wiary, aby żaden z nich, odkupiony krwią Chrystusa, nie pozostał z dala od Niego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby Pan dopuścił ich do wiecznej radości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się we wszystkich naszych intencjach, z którymi tutaj przebywamy. Przedstawmy je w naszych sercach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za tutaj zgromadzonych, aby wszyscy współpracowali w dziele pojednania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Polećmy również wszystkie nasze intencje, które przedkładamy Panu Bogu i prośmy o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla pielgrzymów ze Swarzędza. Prośmy o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, o wzrost wiary, nadziei i miłości dla wszystkich parafian wraz z proboszczem księdzem Krzysztofem parafii świętego Jana Pawła II, we wsi Ibutu w Tanzanii. Prośmy również o potrzebne łaski i łaskę zdrowia dla Rozwity Benedykta w 80. urodziny oraz o potrzebne łaski dla Basi z rodziną. Również prośmy o Boże błogosławieństwo dla rodziny Prangów. Ciebie prosimy. Również polecajmy Panu Bogu życie wieczne naszych zmarłych bliskich, a w sposób szczególny dla pielgrzymów ze Swarzędza, dla zmarłego męża Janusza oraz rodziców i teściów. I prośmy dla nich o wieczny pokój. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, przyjmij modlitwę proszącego Cię Kościoła i daj nam wiernie postępować drogą wskazaną przez Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieku. Z dawna Polski Tyś królową. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, uświęć swoim błogosławieństwem nasze dary. Niech one nam wyjednają gorącą miłość, z jaką święty Barnaba niósł poganom światło Ewangelii. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I górę serca. Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas bawienna, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając: Święty, 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 Pan i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości,
razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem miejsca oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Barnabą, patronem dnia dzisiejszego, świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie. Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
bądźże pozdrowiona. Co zmienia się w Chrystusa ciało. Módlmy się. Panie nasz Boże, oddaję cześć świętemu Barnabie, apostołowi, otrzymaliśmy zadatek życia wiecznego. Pokornie Cię prosimy, abyśmy kiedyś bez osłony oglądali Chrystusa, którego ofiarę sprawujemy w sakramentalnych znakach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pokrzepieni ciałem i krwią Chrystusa, wracamy, niektórzy przynajmniej dzisiaj wracają już do swoich domów,
inni pozostają tutaj na modlitwie dalszej. Nieśmy to błogosławieństwo udzielone z tego szczególnego miasta naszym rodzinom, naszym bliskim, znajomym, krewnym, tym, którzy prosili nas o modlitwę dla naszej ojczyzny przede wszystkim. I sami stańmy się apostołami na wzór świętego patrona dzisiejszego, na wzór świętego Barnaby. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Jak szczęśliwa Polska cała.